autobusowi. Stolica Apostolska chce zaszczepić wszystkich swoich obywateli oraz pracowników z rodzinami. Łącznie w Watykanie zaszczepiony zostało około 10 000 osób. Gubić go nie byłby już tym samym skalą, lecz cały Kościół, a więc przepraszam, bo to są małe długie, tutaj już nieraz pomylę linię, czytam. Przeczytam jeszcze raz cały znak. Wybytanko jest podwaliną Kościoła, może wprowadzać w błąd cały Kościół, a więc gubić go nie byłby już ten samym skalą, lecz raczej lotnym piaskiem, w którym by Kościół coraz bardziej się zapadał. Co z tego wszyscy nie rozumieją, co rozumiecie? Jakie konsekwencje dla nas płyną? Może dramatyczne jest to, że każdy powinien przyjąć szczepionkę. Bo chodzi tutaj o autorytet papieża, jaki jest, skoro jest nieomylny. Gdyby ten, który jest podwaliną Kościoła, mógł wprowadzać w błąd cały Kościół, a więc gubić go, nie byłby już tym samym skałą, lecz raczej lotnym piaskiem, w którym by Kościół coraz bardziej się zapada. Przeczytam dalej, będzie jaśniejszy. Chrystus Pan postanowił także Piotr, a nie podróżyska z pasterzem. Czy jakie są dla nas konsekwencje? Jeżeli Pan jest legalny i prawowity, nie głosi nauki katolickiej, to przestał być katolikiem. Przestaje być papieżem. Jeżeli zatem przestał być papieżem, bo nie głosi nauki katolickiej, nie wolno nam go słuchać jako papieża. W kryzysie uchodźczym w krakowskich Bilicach przedstawiciele amerykańskiego kościoła spotkali się z uchodźcami. Jeżeli błąd jest, że my przyjmujemy to, co papież nie głosi jako proroka i nauczyciel tylko prywatnie, a my przyjmujemy fałszywie jako naukę katedra i nadajemy jej znaczenie, ważność, tak jakby dotyczyła nas wszystkich. Prosty przykład daję, bo to jest...